Witam serdecznie. Znajdujemy się na UWG Roztocze. Adam Braszko z tej strony. Witam wszystkich uczestników naszego wspólnego Gownika 2022. Na wstępie chciałbym wszystkim pogratulować. No, jesteśmy już na drugim locie, po drugim locie. Pierwszy lot z miejscowości Dębica odbył się 16. Drugi lot z miejscowości Brzesko odbył się 19 sierpnia, więc pierwszy lot z Dębicy był, można powiedzieć, bez wiatru i bez strat. Praktycznie gołębie wróciły wszystkie do gołębia. Natomiast lot numer 2 z Brzeska był to lot bardzo wymagający i ten lot postawił duże wymagania na gołębiach. Gołębie leciały w dużej temperaturze. Odległość 190 km pod wiatr. W temperaturze na miejscu przylotu było prawie 35 stopni ciepła w cieniu. Ale gołąbki nasze poradziły sobie bardzo dobrze. Gratuluję za to wszystkim. Przede wszystkim za materiał, który mi powierzyli. Jest to wspaniały materiał, w którym się bardzo dobrze pracuje. I gołąbki dają z siebie bardzo, bardzo dobrze. Dają wszystko. No, ja im po prostu wspomagam im na tyle, na ile jestem w stanie. No, wracając do lotów poszczególnych, no, samo się nie dzieje tutaj. Mamy tu produkty z firmy Gremplay, która nam zasponsorowała miejsca gołębi z danego lotu. Wybrali to miejsca sobie takie jak 7, 13 i ostatniego gołębia, który zameldował się w konkursie na naszym wspólnym gołębniku. I tak, jest to zestaw numer 1, w którym to znajdują się produkty takie jak chrzan, no przede wszystkim to jest chrzan. Chrzan to jest roślina, która powoduje odchlegmia, gołąbki, drogi oddechowe czyste. No i po prostu przez to wydolność jest dużo większa. Te produkty, które tutaj przedstawiam, biorą udział i skarmiamy je nasze gołąbki, podajemy naszym gołąbkom, także no chyba jak widać to daje rezultaty i te gołąbki bardzo dobrze wracają. Następnym produktem z tego zestawu numer 1 jest rapotnik, który wspomaga pracę wątroby, polepsza koncentrację, zwiększa wytrzymałość mięśni oraz usprawnia działanie stawu, zmniejszając ból w czasie lotów. To są tak zwane skrzydło, które nieraz po danym locie jakieś tam niewydolność skrzydła jest jakieś obolałe i to zapobiega tym sprawom. Następnym jest regeneracja i osłona wątroby. Sadachol, taki produkt, który przede wszystkim układ trawienny i schorzenia wątroby ewentualne, które się pojawiają po podaniu antybiotyków, bardzo dobrze to skutecznie działa. Następnym produktem jest Broncho Inhal. To są czyste drogi oddechowe. Najważniejsze, które drogi oddechowe, które podczas lotów upalnych pod wiatr dają właśnie możliwość gołębiowi wrócić w dobrym czasie. Przede wszystkim brak śluzu w gardle powoduje to, że gołąb sobie dobrze radzi i wraca bardzo szybko do domu. Następnym produktem, który jest z tej samej firmy Gremplay, są to elektrolity plus aminokwasy. I elektrolity i aminokwasy to chyba każdy hodowca wie, o co tutaj chodzi. Przede wszystkim chodzi o to, że podajemy te produkty przed lotem i po locie, uzupełniając elektrolity, płyny, które gołąb straci podczas lotu. Następnym produktem z Gremplay w zestawie 1 jest zakwaszacz. Zakwaszacz, który powoduje to, że nie mnożą się te bakterie coli, bakterie rzęsistka i różne innego typu, które mogą się podczas opałów namnażać. Także to podajemy jako zakwaszacz do wody. Następnym produktem z produktu jest olej. To są oleje omega 3, omega 6, które wpływają na bardzo miękkie upierzenie, no i energię przede wszystkim, która powoduje to, że gołąb bardzo fajnie wygląda zewnętrznie i w ręku jest miły w dotyku. Probiotyk. Następnym takim produktem z grupy zestawu numer 1 jest probiotyk. To są tak zwane żywe kultury bakterii, które poprawiają stan tak samo
układu trawiennego. No i następnym takim bardzo ważnym produktem podczas lotów jest magnez plus L-karnityna, która no właśnie powoduje to, że wytrzymałość mięśnia sercowego i tak dalej pozwala na zwiększoną wydolność gołębi podczas lotu i tak zwane skurcze, które powodują, że gołąb jakby traci formę. Następnym produktem, który znajduje się w zestawie numer 1, jest jodalina, która podajemy po antybiotyków, to jest przeciwgrzybiczny, no tak zwany produkt, który podnosi formę przede wszystkim u gołębi, pozbywając się tych innych przede wszystkim grzybów, które blokują tą formę. No i następnym, ostatnim produktem jest aktywne żelazo, które powoduje to, że brak żelaza, brak tego produktu we krwi staje się tak, że coraz mniej tlenu przepływa we krwi, a ten produkt to pozwala, żeby to dotlenienie tego organizmu było maksymalne. Także w tym zestawie numer 1 te wszystkie produkty, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 produktów w zestawie numer 1 i te miejsca, które te zestaw otrzymują następujące osoby. Jest to drużyna, która jej gołąb zajął siódme miejsce z lotu Dębica, 130 km. To jest drużyna MC Spaceon. Następnie z lotu numer 2 Brzesko, drużyna siódmy gołąb, to drużyna Śmigielski Zbigniew. Otrzymują te osoby właśnie te zestawy numer 1. Także gratuluję im i po prostu życzę sukcesów. Po prostu trzeba do mnie napisać, zadzwonić, żeby te zestawy przesłać im, żeby jeszcze można było je w tym roku wykorzystać. Bardzo dobrze. Także dziękuję bardzo. Zestaw numer 2, który tutaj się znajduje i jest jakby sponsorowany przez firmę Grimple z Mariuszem Rozpłochem, który nam tutaj właśnie to wszystko polecił i jakby zasponsorował te miejsca na naszym wspólnym gołębniku. I zestaw numer 2 otrzymują osoby, które zajęły ich gołębie 13 miejsce z lotu Dębica. To jest drużyna porapi.pl i 13 miejsce z lotu Brzesko. To jest drużyna Pana Steam. Te osoby otrzymują zestaw numer 2, a w zestawie numer 2 znajduje się podobne produkty jak tutaj, ale między innymi jest to tak samo chrzan odflegmiający, który czyści drogi oddechowe, usuwa flegmę, elektrolity plus 14 aminokwasów, bardzo ważne aminokwasy w organizmie gołębia. Następnym produktem tak samo jest drugi, na czyste drogi oddechowe, bo właśnie drogi oddechowe u gołębi są najważniejsze, żeby tutaj jakby te gołębie dawały radę z każdego lotu dobrze przylatywać. I następnym jest fungir. To są przede wszystkim niszczy wszelkiego rodzaju grzyby. Grzyby, które powodują to, że niektóre rodzaje grzyby powodują zanik, znaczy brak orientacji gołębi w terenie. Nawet uszkadzając jakieś tam w jego zmysłach blokuje to, że gołąb się nie potrafi odnaleźć danego lotu i to nie to, że jest po prostu jego wartość jest słaby gołąb, czy jak to się u nas mówi potocznie, że głupie gołębie giną, niekoniecznie, często te gołębie są zainfekowane grzybami, dlatego gubimy je po prostu na lotu. Następnym preparatem, który znajduje się w zestawie numer 2, jest sadachol. Regeneracja przede wszystkim i osłona wątroby, która, no wątroba podczas lotu jest bardzo ważnym organem, która wszystko musi, te wszystkie tłuszcze przerobić na energię. I następnym produktem, który znajduje się w zestawie, jest probiotyk ziołowy, który po prostu zasiedla jelita żywymi kulturami, bakteriami, niszcząc te, które źle wpływają na układ trawienny. Następnym jest zakwaszacz, produkt, który zakwasza wszelkiego rodzaju, niszcząc wtedy kokcydie, bakterie, rzęsistki. To jest zakwaszacz, który powinien być u każdego hodowcy. Następnym tutaj jest bardzo dobrym produktem, jest w zestawie numer 2, katoza.
szybkość, regeneracja, witalność. To jest bardzo, bardzo dobry środek, który powoduje to, że gołąb po powrocie z lotów bardzo szybko wraca do formy i jest gotowy do następnego lotu. I to jest katazol. Tak. I jeszcze jednym takim energetycznym dodatkiem do tego wszystkiego jest olej. Olejki, które znajdują się w nich, omega 3, omega 6, witaminy, tłuszcze i tak dalej. Także olejki, to oleje to wszystko chyba hodowcy powinni znać. Co robią oleje? No maksymalnie to jest przede wszystkim miękkie opierzenie, które jest tak natłuszczone podczas brzydkiej pogody, nawet mgły. Gołębie sobie bardzo dobrze radzą, bo ich pióra nie nabierają wilgoci. Tutaj jeszcze następnym produktem, który też znajdował się w produkcie zestawie numer 1, jest zestawie numer 2, magnez plus L-karnityna, która po prostu daje dłuższą wytrwałość i poprawę układu pracy, układu nerwowego, koncentrację i tak dalej. Także tutaj resztę produktów, ostatnim produktem, który znajduje się w tym zestawie numer 2, jest jodalina, która bije wszelkiego rodzaju grzyby, poprawia formę gołębi, odkaża wodę podczas upałów. Tu jest szerokie spektrum działania tej jodaliny. Zresztą uważam, że hodowcy powinni to wiedzieć. Ja to stosuję i bardzo, bardzo skutecznie to na wszystko to działa. No i co? Dziękuję bardzo za zajęcie tego, za tym, którzy otrzymali ten zestaw drugi lotowy. I mamy jeszcze zestaw trzeci. Zestaw trzeci to jest zestawem, tak jak tutaj jest napisane, zestaw na kokcydię, na chorobę adeno. Na chorobę adeno, przepraszam. Na chorobę adeno i to jest za miejsce, za ostatniego gołębia, który w danym dniu przyleci na, jak w konkursie, w naszym konkursie są to szybkość z każdego lotu i dlatego ostatni gołąb, który u nas przylatuje, to jest na każde 100 km jest jedna doba, więc tutaj w tym wypadku z lotu Dębica otrzymuje zestaw na adeno, chorobę adeno gołębi młodych, otrzymuje gołąb, który zajął 794 miejsce i to jest drużyna Adamczyk, z drużyny Adamczyk Jacek i gołąb z lotu numer 2 Brzesko, gołąb przyleciał na pozycji 687. To jest gołąb z drużyny Daniłowicz Marek. Te osoby po prostu gratuluję im. Mimo ostatniego miejsca jest to wspaniały upominek, przypominający, że jest to ostatnie miejsce, ale jednak jest nagroda. Także pierwsze wygrywają i ostatnie akurat u nas też. A w zestawie na chorobę adeno jest adeno, nie coli, stop tak zwane, które powoduje to, że zatrzymuje wszelkiego objawy choroby i pomaga jakby utrzymać te gołębie w zdrowiu. Adenokoli, zaburzenia trawienia, biegunki na tle różnych zakażeń. Także to jest, podajemy do wody i tutaj młode gołąbki bardzo dobrze po tym sobie wyglądają. No i przede wszystkim kał jest w porządku. Drugim w zestawie na adeno jest naturalny, czyste, tak zwane VGRN Natural. Także tutaj jak widać jest to produkt na bazie mieszanki, który tam jest węgiel, przede wszystkim drzewny. Są też żelazo, magnez, selen, witamina AD3, stoperan, witamina A, B1, B2, B6, biokon, mycynamiol. Także tutaj to bardzo, bardzo, bardzo dobrze wiąże kał. Wszelkiego rodzaju jakieś tam zatrucia przez to, że karmione są jakąś nieczystą karmą, zdarza się, czy coś zjedzą na polu, czy podczas powrotu. To jest eleganckie, które tak wiąże kał, że żaden artykuł w większości tutaj wspomaga. Najlepiej to wszystko działa. Tak jak u ludzi, można powiedzieć, że węgiel też takie same zalety ma. Następnym produktem w zestawie na adeno jest to elektrolity. Elektrolit plus te 14 aminokwasów, no pozwala to po każdym locie, przed i po locie podajemy i wtedy te gołąbki sobie bardzo dobrze radzą i wracają szybko do zdrowia. I następnym produktem jest probiotyk, który podajemy przede wszystkim po różnego typu kuracjach. A w sumie w tym zestawie adeno, w takim produktem jakby głównym, gdzie zapobiegamy tym, leczymy tę chorobę adeno,
Veninomax 50. To jest produkt, to jest zestaw antybiotyków, które pozwalają łącznie z tym produktem, podajemy to w jednym pojniku, jak w bardzo krótkim czasie eliminujemy chorobę adenos gołębi młodych. Także te zestawy dwa, już jak poprzednio powiedziałem, te osoby, które ich gołąbki zajmują, to ostatnie miejsce, otrzymują te zestawy. Proszę o kontakt te osoby, które zostały tutaj dzisiaj wymienione, ich drużyny, o kontakt, o przesłanie albo osobisty przyjazd po odebranie tych nagród. Ze swojej strony jeszcze raz dziękuję za zaufanie, za powierzenie mi swoich gołąbków na naszym WG tutaj. My staramy się jak najbardziej im sprzyjać, żeby te gołębie po prostu dawały radę i cieszyły satysfakcja dla hodowców, jak i dla nas, że gołębie po prostu u nas bardzo dobrze sobie radzą. Straty jak na tą chwilę mamy, jak tutaj nas koledzy wspierający, hodowcy, którzy uczestniczą, mamy niewielkie w porównaniu do innych wspólnych gołębników, więc przez to, że systematyczność nasza jest na pierwszym miejscu i gołębie są naszym priorytetem, dajemy po prostu im, naszym hodowcom, satysfakcję, że po 10 locie w sumie już 8 treningowych, 2 konkursowe, 190 km ostatni, zgubiliśmy 100 gołębi. Także tutaj wydaje mi się, że to jest osiągnięcie, a gołębie po prostu cały czas jeszcze dolatują, więc zapraszam. Teraz będzie następny lot, Częstochowa. To jest odległość już 200, prawie 70 km. Będzie w tym tygodniu zorganizowany ze względu tylko na będzie pogoda, warunki atmosferyczne i to wszystko będziemy kosztować. Dziękuję bardzo. Zapraszam do odwiedzania strony naszej WG Roztocze i co jeszcze? No, wspierać nas, żebyśmy po prostu mieli taką siłę do pracy przy tych gołębiach i Wam jak najwięcej satysfakcji te Wasze gołąbki przynosimy. Dobry lot, dziękuję. Do zobaczenia w WG Roztocze 2022. WG Roztocze. Jesteśmy po drugim locie konkursowym, bardzo ciężkim. W upalny był dzień, wiatr, ale jak widać, te gołąbki, które powróciły, mają się dobrze, odpoczęły troszkę. Jeszcze mają prawie
kilka dni do następnego lotu. Także polatały. Fajnie to wygląda. Opatrzcie, jak tutaj elegancko sobie stoją. O, coś się tu wystraszyły. O. Bardzo ładnie latają. Są zdrowiutkie, jesteśmy zadowoleni. Z ich zdrowia, wyglądu, że sobie dały radę. No patrzcie się, no. Maluszki. Tamte się zerwały. Tak fajnie siedziały wszystkie. Zobaczcie. Piękności. Walczą o miejsce. Elegancko. O. Gdzie one mi uciekły? O. No, wyłazić, co wy tam wlazły z powrotem. No chodźcie. No. O, tu uciekły już tam. Ło. Pozamiatało ich. Dzisiaj sobie chodzą na luza, jak chcą, ile chcą, tyle latają. Schodzi z nich stres, adrenalina. Pięknie chodzą. Mam jeszcze jeden filmik, który... Gdzie umysł? A tamte sobie już poleciały znowu gdzieś. O, jak tańcują. A tamte daleko. Patrzcie, jak się bawią, fajnie. Pozdrawiamy, sługi Roztocze.